Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym moim filmie, tym razem z ekonometrii, a dokładnie z budowy modelu ekonometrycznego, a jeszcze dokładnie z weryfikacji składnika resztowego, dokładnie pod względem stacjonarności. Osobiście jestem korepetytorem online z przedmiotów ekonomicznych, takich jak widzicie tutaj ekonometria, ale też z wielu innych. Jeżeli chcecie, jak najbardziej możecie zajrzeć na stronę internetową zadaniaprojekty.pl lub skontaktować się bezpośrednio ze mną na zadania-projekty@wp.pl. Tutaj w ramach tej stacjonarności mamy sprawdzić tak zwaną stałość wariancji składnika resztowego, ale tak w sposób bardziej prosty, tabelaryczny niż jakiś tam bardziej skomplikowany. No dla mnie to jest w miarę jeszcze proste. Generalnie chodzi o to, że w modelach dynamicznych, czyli bazujących na szeregu czasowym, mamy sprawdzić, czy wektor reszt jest w jakiś sposób zależny od czasu. Czyli generalnie, czy reszty z biegiem czasu rosną dla kolejnych obserwacji, a może maleją, czy jest to w jakiś sposób do wykrycia matematycznie. I teraz o co chodzi? Statystyka, która ma to sprawdzić, czy z biegiem czasu wartości reszt mogą rosnąć, czy też maleją, czy jest jakaś zależność taka nawet nie funkcyjna, ale choćby statystycznie coś do wykrycia. Jest statystyka, dla mnie to jest rozkład testu studenta, gdzie liczymy po prostu zwykły, jakby badamy test na istotność współczynnika korelacji liniowej, ale w tym przypadku dokładniej między wektorem reszt a zmienną czasową time. Tylko że te reszty to w tym momencie, tak jak tutaj widzimy, mamy, dobra, to róbmy tak po kolei. Żeby zbadać, czy reszty z biegiem czasu rosną, czy też maleją, czyli jest jakaś tam istotna korelacja, reszty, które tutaj mamy wypisane ze znakiem plus czy minus, zapisujemy co do wartości bezwzględnej, czyli co do modułu, bo tak mówimy poprawnie. Nic nie zmieniamy, żadnej kolejności, ale zapisujemy je bez minusów, krótko mówiąc. Dopisujemy kolumnę kolejnych wartości zmiennej czasowej t lub time, jakkolwiek my to powiemy. Ona przyjmuje zawsze wartości od 1, 2, 3 w górę liczb naturalnych do ostatniej liczby, czyli 17 tu akurat, bo tyle mamy obserwacji. I teraz, czy za pomocą, tak jak tu widzimy, funkcja jest może chwilę już ukryta, ale generalnie współczynnik korelacji od tej kolumny i tej kolumny, czy my policzymy to w postaci funkcji współczynnik korelacji i od jednej kolumny i od drugiej, czy oddzielną tabelką, tak jak się to liczyło na podstawach statystyki opisowej w analizie korelacji i regresji, nie ma znaczenia. Ważne, żeby ten współczynnik korelacji liniowej Pearsona uzyskać. Ja na chwilę to jeszcze chwilę przesunę, bo żeby to było bardziej widoczne. I teraz możemy sobie podejrzeć formułę, że to jest korelacja między tą a tą kolumną. Czyli to jest jakby w pierwszym momencie korelacja. Ja bym co do oceny korelacji wstępnie powiedziała, że na pewno będzie to korelacja dodatnia i w miarę już umiarkowana. Czyli można by było w pierwszym momencie powiedzieć, że wektor reszt w umiarkowanym stopniu jest dodatnio skorelowany ze składnikiem czasowym. Jest to w miarę już dość niepokojące, bym tak sobie powiedziała. Czyli może taka wartość świadczyć o tym, że własność składnika resztowego, a dokładniej tak zwana stacjonarność, czyli to, czy ta stacjonarność, inaczej, to jest jakby stały, czy wariancja składnika resztowego, podstawowa miara składnika resztowego, czy ona w miarę by była stabilna, nie zmieniałaby się w czasie. No więc jeżeli tu korelacja między tym elementem składnika resztowego a wektorem reszt, przepraszam, składnika resztowego a zmienną czasową time jest już w miarę umiarkowana, to policzona tutaj, zobaczymy sobie tutaj, według tego wzoru statystyka t studenta, no jest oznaczona, ja rozumiem, jako f, ale w moim rozumowaniu prościej to tak jak w teście korelacji statystyka testu studenta, gdzie to jest wartość bezwzględna z tego współczynnika przemnożona razy pierwiastek liczba obserwacji minus 1, obserwacji mamy 17 i podzielone przez 1 minus ta korelacja, ale do kwadratu, to tak jak sobie tu podejrzymy,
Tutaj ta statystyka te studenta jest już coś co najmniej wysoka, bym powiedziała, no bo gdzieś około dwójki, to często w teście te studenta istnieją podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej na rzecz alternatywnej. Oczywiście w zależności od poziomu istotności i stopni swobody. Ale jeżeli wiemy, że według tego wzoru policzona statystyka te studenta, czyli moduł z tej korelacji razy pierwiastek z liczby obserwacji minus 1, a podzielony przez pierwiastek 1 minus ta korelacja, to ta statystyka musi zostać porównana do wartości krytycznej z rozkładu te studenta, bo do tego oczywiście dążymy. Ta statystyka porównywana jest do wartości t krytycznego, ale jak jego liczymy? Jeżeli sobie włączymy tą funkcję, to widzimy, że to jest jakby funkcja w programie MS Excel rozkład t ODW od czego? Od pierwszego elementu, którym jest prawdopodobieństwo, najczęściej to jest w badaniu 5%, a drugi element stopnie swobody. Jeżeli tutaj pod pierwiastkiem mamy n-2, to będzie to wskazówka, że tyle wynoszą stopnie swobody. I generalnie w każdym teście korelacji zawsze stopnie swobody, ale oczywiście przy małej próbie, tak przynajmniej do 30, możemy powiedzieć, że stopień swobody to jest n-2. Więc w tym momencie wartość krytyczna jest liczona od 5% i 17 minus 2, czyli od 15. I czy w tablicach te studenta, takich papierowych, czy w rozkładzie te studenta w programie MS Excel otrzymamy liczbę 2,13. I teraz, jeżeli statystyka te studenta co do wartości bezwzględnej będzie tak jak tu, mniejsza od wartości krytycznej, to my w tym momencie powiemy, tu jest ta decyzja chyba błędnie zapisana, ale dobra, nie opierajmy się w tym momencie o tą notatkę tutaj, tylko tu. Jeżeli statystyka jest mniejsza od krytycznej, to my w tym momencie powiemy, że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, która zakładała, że wariancja resztowa jest stała, czyli że wektor reszt jest stacjonarny. Tego nie mogę odrzucić. A więc w tym momencie powiem, że przy 5% nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej na rzecz alternatywnej, czyli składnik resztowy jest stacjonarny, czyli stała jest wariancja resztowa, niezmienna, nie zmienia się wraz ze zwiększeniem liczby obserwacji. A tutaj w tym momencie zobaczymy sobie, że była literówka, czyli wraz, czyli z tablic rozkładu te studenta dla poziomu istotności nieskończoność, a alfa 5% i n-2 stopni swobody mamy krytyczną 2,13 i ona jest, tak, a to dobrze mamy, jest ona większa od obliczonej z wartości f, ja tu źle spojrzałam, czyli wektor reszt jest stacjonarny, bo nie możemy odrzucić takiej hipotezy zerowej, czyli jest niezależny od czasu. Wariancja odchyleń losowych jest tym samym stała w czasie. Musimy po prostu zawsze rozumieć, na czym polega stacjonarność. Ona polega na tym, że wektor reszt nie zmienia się, jest dosłownie niezmienny z biegiem liczby obserwacji. Także ja kończę omawianie tego filmu, czy tam kręcenie tego filmu, omawianie tego zagadnienia, jakim była stacjonarność składnika losowego w ramach weryfikacji modelu ekonometrycznego, w ramach ekonometrii generalnie. Udostępniajcie moje filmy znajomym, sami subskrybujcie mój kanał i korzystajcie z całej udostępnionej przeze mnie wiedzy. Ja Was serdecznie pozdrawiam, życzę powodzenia w nauce i jeżeli potrzebujecie się ze mną skontaktować, jak najbardziej możecie od razu pisać na zadania@projekty.wp.pl. Załączajcie tam od razu pliki z zadaniami, a gdy będę tylko miała możliwość, na pewno do Was odpiszę. Sami rozwiązujcie jak najwięcej zadań i cierpliwości.